Wygaszanie gimnazjów w gminie Suwałki odbędzie się bez zwolnień nauczycieli, przynajmniej przez najbliższe 2 lata. Suwalski Urząd Gminy ma pod swoją opieką 3 zespoły szkół, w skład których wchodzą gimnazja i szkoły podstawowe oraz szkołę podstawową w Nowej Wsi i w Poddubówku. Reforma oświaty w gminie powinna odbyć się bez rewolucji. Nasze placówki są w stanie przyjąć, jak gdyby powiedzmy, nowych uczniów do klasy 7 zgodnie z tą reformą, a tym bardziej, że szkoły gimnazjalne, w tej chwili klasa 3 gimnazjum jak gdyby już odejdzie, czy będzie to w to miejsce, będzie dodatkowo klasa 7, czyli w związku z tym jakby liczebno te klasy szkoły jakby się nie zmienią. W szkole podstawowej przybędzie 1 klasa, ale to też nie jest to problemem, gdyż te szkoły były budowane i one funkcjonowały wcześniej jako 8-klasowe, czyli w związku z tym jakby lokalowo jesteśmy w stanie te dzieci jak gdyby przyjąć do tych szkół bez większych problemów. Natomiast jeśli chodzi o pracę nauczycieli i tutaj gdyby chodzi o zwolnienie tych nauczycieli, to na dzień dzisiejszy przygotowywane są jeszcze arkusze organizacyjne, w których będą poszczególne jakby godziny przypisywane dla poszczególnych nauczycieli stosownie do ich kwalifikacji prowadzenia jak gdyby poszczególnych zajęć i z tego arkuszu będziemy mogli dopiero wówczas wywnioskować, czy jakiekolwiek będą zwolnienia nauczycieli. Gmina żadnych zwolnień nie planuje. Na chwilę obecną nauczyciele mogą jedynie spodziewać się ograniczenia godzin z tych przedmiotów, do prowadzenia których nie będą mieli kwalifikacji po wprowadzeniu reformy. Takie zwolnienia mogą wyjść za 2 lata, wtedy kiedy rzeczywiście ten jeden rok szkolny, jedna klasa w danym roku odejdzie, bo jakby z punktu matematycznego łatwo przeliczyć, wygaszamy gimnazję, czyli 3 klasy wygaszamy, w to miejsce wprowadzamy 7., 8. klasę, czy 1 klasa mimo wszystko po 2 latach będzie musiała odejść i wówczas mogą być jak gdyby tutaj zwolnienia bądź ograniczenia, czy nie wszyscy nauczyciele będą mieli pełny etat, być może niektórzy nauczyciele będą musieli pracować w części etatu. Gmina zapowiada też, że nauczyciele, którzy nie będą mieli pełnego wymiaru godzin, mogą liczyć na uzupełnienie ich poprzez zajęcia w świetlicy. Gmina przygotowuje wciąż plan sieci szkół. Gdy będzie już gotowy i uzyska pozytywną opinię związków zawodowych, wówczas trafi pod obrady Rady Gminy. Potem pozostanie już tylko przypisanie obwodów do szkół w poszczególnych miejscowościach.